W ubiegłym roku czerwoną farbą zostały oblane dwa pomniki znajdujące się na cmentarzu prawosławnym przy ulicy Warszawskiej. Pomnik Armii Czerwonej i pomnik Wdzięczności. Policja informowała wówczas, że zabezpieczony monitoring wskazuje na dwóch sprawców. Po dwóch miesiącach został zatrzymany Marek Wiosna. 58-latek przyznał się do winy. W środę 26 lipca bieżącego roku w Sądzie Rejonowym w Radomiu postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. Biorąc pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra i opisane wyżej okoliczności oraz motywację sprawcy, należy zaznaczyć, iż zarzut stawiany oskarżonemu nie mógł stanowić czynu, którego społeczną szkodliwość można by zakwalifikować jako wyższą niż znikoma, pomimo tego, iż czyn formalnie wyczerpuje znamiona przestępstwa. W takich okolicznościach działanie Marka Wiosny stanowiło swego rodzaju protest społeczny przeciwko utrzymywaniu w przestrzeni publicznej obiektów propagujących sowiecki, komunistyczny totalitaryzm. O komentarz poprosiliśmy oskarżonego w sprawie Marka Wiosny. Myślę, że sąd stanął na wysokości zadania. Jestem zadowolony z przebiegu sprawy. Sędzia wyraźnie podkreśliła moją motywację, dlaczego to zrobiłem. Nie zgadzam się z gloryfikacją systemu totalitarnego. Zrobiłem to pod wpływem impulsu i w ramach własnego sprzeciwu obywatelskiego. Strony postępowania mają 7 dni na odwołanie się od decyzji sądu. Drugi sprawca, który oblał pomniki czerwoną farbą, nadal jest nieznany.